Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Dark Souls, z tej strony Demo, witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. I na samym początku usiądę sobie tylko przy tym ognisku. I ostatnio mówiłem tak, że bym chciał sobie kupić tak dla kolekcji set Artoriasa, czyli całą zbroję od tamtego NPC, który siedzi tam na dole. Ale postanowiłem, że na razie tego jeszcze nie będę robić, dlatego że przyda mi się, no może trochę jednak jeszcze inwestycja w statystyki, a dopiero przed pokonaniem ostatniego bossa sobie ten set Artoriasa zakupię, tak tylko dla pamiątki, tak for fun. I mówiłem wam, że... Znaczy, że chciałem się ostatnio, ogólnie zastanawiałem się ostatnio na temat tego Blightstone, czy będę całe je przechodzić, czy jednak nie. I pomyślałem, że jednak całego nie będziemy przechodzić, aczkolwiek najpierw zainwestujemy sobie, znaczy ulepszymy sobie butelki na plus 6, bo ostatnio uzyskaliśmy dusze. Dziękuję. I tak, postanowiłem, dlaczego postanowiłem, że nie będziemy jednak zwiedzać całego Blightstone? Dlatego, że większość z was już na pewno je widziała, to po pierwsze. Po drugie, postanowiłem, że jest to taka denerwująca strasznie lokacja, że nie ma potrzeby, żeby się tam wściekać specjalnie w niej. I tak będę już przez pewną część Blightstone przechodzić, więc myślę, że to już mi wystarczy w zupełności. A dodatkowo, kurde, czemu ja w tym ekwipunku chodzę? Ja chciałem to zdjąć po pokonaniu bossa. Dobra. Ustawmy standardowy swój ekwipunek, taki jaki powinien być. Bo już za bardzo się powoli bym przyzwyczajał tutaj do tanka, to by mi się nie podobało. No, usiądźmy sobie. I teraz tak, rękawice. No, postanowiłem, że i tak już będziemy przez pewną jakby część tego Blightstone przechodzić, że to już będzie i tak na tyle wystarczająco, żebym się już zdążył wkurzyć, więc w większej części nie ma sensu także eksplorować. Dobra, rękawice podróżne, dokładnie tego szukałem. Dobra, chodźmy sobie tutaj. No, zupełnie inaczej wygląda ta lokacja, jak tutaj tej wody nie ma. Strasznie nieprzyjemne. Ale nie mówię, że jakoś źle. Bardzo, bardzo klimatyczna lokacja. Bardzo fajnie. Dobra, lecimy sobie do Ash Lake. Znaczy najpierw do Great Hollow, a później dopiero do Ash Lake. Ogólnie też ten odcinek ostatni. Albo wiecie co, najpierw poeksplorujemy sobie całą tą dolinę Drake'ów, czyli tych smoków. Bo chyba to też wam kiedyś obiecałem, że zrobimy, no więc nie ma problemu, możemy poeksplorować sobie tą krainę. Kilka naprawdę ciekawych przedmiotów i skarbów tutaj znajdziemy. Nawet także jednego ze smoków, takich dosyć rzadkich, który nam zostawi po swoim zabiciu łuski. To jest naprawdę bardzo fajny przedmiot do ulepszenia smoczych broni. Więc wam pokażę, gdzie on się znajduje. Dokładnie tam, w tej skarpie z Wisła. Jezu. Most taki sam jak w Painted World of Aramis, chyba. Dobrze mówię. I taki trochę też w stylu tego trailera Dark Souls 2. Na pewno kojarzycie coś takiego. Tam była taka scenka, że koleś taki przechodził jakoś. Nieważne. Czekamy w takim razie na gameplay Dark Souls 2. Mam nadzieję, że jakoś niedługo się powinien pojawić. Tak czy inaczej, wykorzystam sobie ten mój najpotężniejszy czar, aby obudzić go. Gdybyśmy podnieśli te skarby, to on się obudzi. Ja na razie nie mam zamiaru go w taki sposób budzić. Skoro on tutaj udaje, że nie żyje, no to jednak ja wolę go zabić. Jezu, jakie te obrażenia są potężne! Jezu, on też potrafi mnie zabić! Dobra, ostatni strzał! No i kurde, taka dziwaczna sytuacja jak ostatnio była, że ja ginę równo z przeciwnikiem, no... Fuck! Kurde, to było strasznie głupie z mojej strony już. Mogłem przytrzymać trochę, przyblokować i wtedy... No ale co, nie ma to jak szybka śmierć w odcinku. Naprawdę, nie ma nic lepszego na rozgrzewkę, jak od razu zginąć. Mam chrypę od ostatnich odcinków, bo ja to wszystko nagrywam teraz pod rząd. Prawdopodobnie całą grę nagram właśnie dzisiaj, bo mam po prostu teraz cały dzień wolny. Nie mam co robić, więc nagram cały Dark Souls. I będą się Dark Souls pojawiały codziennie. Na pewno już 3 odcinki pojawią się codziennie po jednym. Więc tak wam teraz mówię, naprawdę bardzo fajnie. I już później będziemy mogli się także skupiać na prawdopodobnie Demon's Souls. Dajcie mi znać, co sądzicie o powrocie do Demon's Souls. Bo warto by było sobie odświeżyć tą grę. Wiem, że sporo osób mogło w nią nie grać, a grało w Dark Souls i pewnie chętnie by ją zobaczyły.
Bo jest ona ekskluzywem na PS3, czyli to znaczy, że tylko na PS3 jest ona dostępna. Naprawdę bardzo fajna gra. Na pewno wam się również spodoba, mam nadzieję, w moim wykonaniu. A chętnie ja bym sobie sam też ją odświeżył trochę. Więc dajcie mi znać w komentarzu poniżej, co o tym sądzicie. I tak, pójdziemy sobie znowu do tamtego smoka, wyzbierać te skarby. Nie pamiętam, co tam dokładnie leżało. Ale sobie podniesiemy. Jest to tak jakby miniboss, tak jest zaliczone to jako miniboss, który się na szczęście nie spawnuje. Chociaż na szczęście, czy ja wiem, mam ten czar mroczny korol, który po 1200 uderza. Nie, to są takie potężne czary, że aż mi się po prostu w głowie nie mieści. Niesamowicie potężny jest mag, mi się to strasznie podoba. Dobra, nie będę tego po raz kolejny, po raz enty powtarzać. Prosty miecz Astory, to on, jego obrażenia chyba skalują się z inteligencją. Aha, właśnie, co a propos inteligencji i tak dalej, będę musiał Kowalowi odnieść w końcu, tutaj był jakiś miecz? Nie. Kowalowi odnieść te wszystkie żary, bo kilka już zebrałem ostatnio, ten właśnie ognisty i chyba jakiś jeszcze. Chyba duży, czy bardzo duży, coś takiego. I a propos Kowala, chciałem wam pokazać w ruinach Nowego Londo, gdzie znajduje się Kowal. Jeśli nie zapomnę, to obiecuję, że wam pokażę następnym razem, ale tego w katakumbach, tego szkieleta, raczej go nie pokażę wam niestety, ale uważam, że no, znaczy ja już tam na pewno nie będę iść, a tylko po to, żeby do Kowala dotrzeć, to nie ma sensu za bardzo, to jest naprawdę strasznie nieprzyjemne tamto dojście. I nie chcę się, szczerze mówiąc, tam już męczyć z tym dochodzeniem. Dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie i przepraszam was bardzo, ale jednak do tego Kowala w katakumbach, tego szkieleta, nie dojdziemy. Ale nie martwcie się, jeśli naprawdę nie wiecie, jak do niego dotrzeć, czy coś takiego. Sprawdźcie sobie na Dark Souls Wiki, naprawdę wejdźcie sobie w NPC w Kowali i tam będziecie mieć już tego szkieleta zaznaczonego. Nawet filmiki jakieś instruktażowe tam będą na pewno załączone, więc nie ma sprawy. Tutaj w ogóle mamy też dojście. Zaraz wam pokażę, co tam się znajduje, albo może nawet jednak teraz, tak lepiej będzie. Nie, no ja się wścieknę, pat mi się znowu rozłączył. Moment, uno momento, por favor. Okej, już jesteśmy z powrotem. Muszę uważać na ten kabel, bo jest strasznie luźny i lubi się tak wyrwać czasami. Tutaj mamy lokację, jeśli pamiętacie, z duchami. To są ruiny Nowego Londo, jeśli się nie mylę, znaczy nie, jeśli się nie mylę, na 100 000%. Tutaj możemy sobie wjechać tam do wyższej części, tam już będą duchy. Tutaj na razie na dole nie ma, bo to jest ta dolna część, tutaj duchów nie było. Ale byli ci rycerze tacy nieprzyjemni. Tak czy inaczej, pójdziemy sobie teraz tutaj naprzód, tam jest kilka skarbów, z tego co widzę, i zabijemy sobie te wszystkie drake'i. No pięknie. W ogóle, jeśli się nie mylę, znaczy ja często to ogólnie to powtarzam, dlatego że ja czasami nie jestem czegoś pewny, a nie chcę was okłamywać. Jeśli się nie mylę, to właśnie ten przeciwnik, zaraz się przekonamy. Jednak dobrze pamiętam, nie jeśli się nie mylę, tylko na 100% ten przeciwnik, mimo że ma skrzydła, podobnie jak ci w Honor London, nie potrafi latać. I jeśli mi się pad znowu... Momencik. Dobra, nagrywamy z powrotem. I jeśli właśnie, oni nie potrafią latać tak samo jak ci w Honor London. Jakieś kaptury, pajęcze tarcze. Bullshit. Chociaż jeśli ktoś by w głębinach nie odkrył pajęczej tarczy, no to tutaj ją sobie może zdobyć. Dobra, zabijmy go. No jasne, jeszcze mnie zabije. No! Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę! Taki kurde mnie zabił. Dobra, wiecie co, nie będziemy już tam wracać. Już uznajemy, że to poeksplorowałem. Tam już by był koniec. Drabinka na górę i nic ciekawego więcej byśmy tam już nie mieli, naprawdę. Ale dobra, gdzie idziemy teraz? Idziemy sobie do The Great Hollow. Ciekawe, jak to przetłumaczą. W ogóle ktoś też oglądałem taką analizę trailera Dark Souls 2. Prawdopodobnie tamto coś, co widzimy na dole, to będzie część, w której będzie się rozgrywało Dark Souls 2. Ten całe zamczysko, co tam mamy. Ktoś tak rozgryzł, nie wiem czy to jest prawda czy nie, zobaczymy. Bo twórcy, to jest potwierdzone, twórcy powiedzieli oficjalnie, że... Znaczy twórcy czy twórca, ktoś tam udzielił wywiadu. Nie wiem czy we dwójkę czy sam ktoś tam udzielił, nieważne. To twórcy powiedzieli, że... świat, w którym będzie rozgrywał się Dark Souls 2, to będzie Lordran, czyli ten, który mamy tutaj. Ale będą to inne lokacje, czyli będzie to to samo. Jakby uniwersum będzie to ta sama lokacja. Znaczy lokacja nie, będzie to ten sam świat, ale lokacje będą inne. I powiedzieli także, że... że... O kurczę, mi z głowy teraz to wyleciało. Że to będzie inna lokacja i że...
chyba nie... Że to będzie bezpośrednio także kontynuacja fabuły, jeśli się nie mylę. Ale zobaczymy. Wydaje mi się, że może oni rozegrają to trochę z tymi epokami znowu, tak jak tutaj to właśnie było w tym DLC, że to będą jakieś inne epoki, może Lord Run tej lokacji właśnie, w której teraz chodzimy na przykład, ogólnie tego świata całego. Może to będą jakieś inne epoki, na przykład Firelink Shrine przykładowo. I wtedy, na przykład po rozpaleniu ogniska, po pokonaniu Gwyna, chociaż nie chcę za bardzo spoilerować wam. Takie coś by naprawdę dało mi spore pole do popisu i by było bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jezu. Aha. Jasne. Nie, 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 nie. Co się ze mną dzieje? O mój Boże, o mój Boże. To nie jest dobry dzień chyba już na Dark Souls. Za dużo już bossów pokonałem i oni się mszczą teraz w tym momencie na mnie. A dlaczego ja w ogóle chodzę z tym cholernym pierścieniem zamiast chodzić z tym, który mi daje ochronę od obrażeń fizycznych? W ogóle chyba tych szybkich przewrotów już nie robię. Nie robię jednak. Dobra. Potiony na plus 6, a ja kurde oszczędzałem jak idiota. Nieważne. Więc naprawdę, bardzo ciekawie może Dark Souls 2 wypaść. Mówiłem wam, że ci nowi twórcy przejęli jakby główną... O Jezu, dobra, dźwignia. Że ci właśnie nowi twórcy, ta dwójka taka, przejęli jakby dowodzenie nad Dark Souls 2. To jest prawda, aczkolwiek ten stary twórca także będzie pracować nad tą częścią i myślę, że on im, no, nie pozwoli spieprzyć tej gry. Ogólnie oni też powiedzieli coś typu... Już kończę ten wątek Dark Souls 2, jeśli kogoś to denerwuje. Wiem, to nie jest taki film informacyjny, ale chcę teraz trochę wam powiedzieć, bo myślę, że kogoś może to także interesować. Powiedzieli także, że nie mają zamiaru zmieniać całkowicie koncepcji tej gry, w sensie, że wiedzą, co chcą osiągnąć jakby w tej grze. Znaczy, wiedzą, że to ma być kontynuacja, wiedzą, jak wyglądało Dark Souls 2 i nie chcą tego jakby zniszczyć. To jest dobrze. To dobrze z ich strony. No, mam nadzieję, że tak będzie w rzeczywistości, a nie tylko tak uspokajają graczy. Ale mam nadzieję, że właśnie oni wiedzą, czego oczekują graczy. Wiedzą, że im ta gra się podoba. Czyli Dark Souls mam na myśli tutaj. I wiedzą, że zbyt takie ingerencje w to, co najbardziej się graczom podobało, nie byłoby zbyt rozsądnym posunięciem. Mam tutaj na myśli coś typu, jakby twórcy postanowili, załóżmy, zmniejszyć poziom trudności. Lub zmienić całkowicie system walki, chociaż system walki także zapowiadano, że może zostać poważnie zmodyfikowany. Znaczy, chcą poważnie go zmodyfikować. Jezu, jak ja go nie trafiłem. No, ale to może być, szczerze mówiąc, dosyć ciekawe, jak oni tutaj chcą, kurczę, zmodyfikować. Mam na myśli, że ten system walki to oni chcą zmienić, zmodyfikować na zasadzie takiej, że nie będzie wreszcie przebijania od tyłu na PvP, bo to jest przekleństwo. To jest masakra na PvP. Właśnie to przekuwanie od tyłu. Dobra, ale nieważne. Odłóżmy na razie na bok temat Dark Souls 2. Skupmy się na tym, co robimy, bo prawie już bym zleciał. Idziemy sobie teraz do Ash Lake. To jest jakby główna lokacja, do której chcę iść teraz. Tam możemy także wstąpić do przymierza, do kowenantu smoka. Odciąć mu także ogon. Uzyskamy wtedy bardzo... Ale to bardzo fajny, smoczy, potężny, wielki miecz. I jest on bardzo fajny i wam go polecam serdecznie. Ale tak, zanim tam dojdziemy, musimy przejść przez The Great Hollow, tą lokację okropną. Mówię okropną, bo tam łatwo spaść, chodzimy po samych korzeniach praktycznie. I mamy także pełno grzybków. Tych gigantycznych gangsta grzybków, jak i tych malutkich, słodziutkich, ale brutalnych i morderczych. Więc różnie to bywa. I tak, szczerze mówiąc, co ja... O Jezu, zeskoczmy sobie tutaj. I szczerze mówiąc, czy pode mną tutaj lata ten insekt? Chyba ja. No, lata tutaj, prawda? Nie wiem, nie zauważę, ale cień widzę jakiś taki dziwny, albo nade mną on lata, zobaczmy. Nie wiem. Dobra, nieważne, tak czy inaczej. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się dochodziło do tej lokacji. Wiem, że gdzieś tutaj trzeba będzie dojść. Zabijecie.
tutaj gdzieś trzeba przejść sobie. Tam będą takie jakby ślimaki, takie też jak w Demon's Souls. I tam dalej będzie już wreszcie przejście do tej właściwej lokacji. No ale na razie zobaczymy. Wydaje mi się, że gdzieś raczej w tym kierunku powinniśmy rozpocząć nasze poszukiwania. No ale wiecie, zobaczymy jak to oczywiście standardowo wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, już nie chcę mi się pieprzyć z tym zatruciem. Ustawię sobie tylko coś. Jak już będę pewny, że teren, po którym będę się poruszać, będzie bezpieczny i wolny od trucizny, to wtedy sobie to użyję. Mam 16, więc spokojnie, niegroźne mi jest zatrucie. Chyba tutaj gdzieś to trzeba było dojść, zobaczymy. Na pewno to nie było przy takim jakimś segmencie. Wydaje mi się, że to było w takiej jakby zatoczce. Te ataki groźnie wyglądają, to jest badziwie. O, nawet skarb zauważyłem, dzięki tobie, dziękuję ci bardzo. Nagroda to śmierć. Podnieśmy w takim razie to. Dużo dusza dumnego rycerza, fajnie, kilka tysięcy będzie. Insekty jeszcze sobie zabiję. W ogóle właśnie, dzisiaj ma być koniec świata, w związku z tym nagrywam kilka odcinków tak na zapas, jakbyśmy już się nie widzieli. Nie! Fraps już nagrywa. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, pad mi się rozłączył w strasznie nieprzyjemnym momencie. Zobaczcie, już na mnie insekty raszują. Muszę być strasznie uważny, jeśli chodzi o tego pada dzisiaj. Super, zmarnowałem takie, na takie wielkie gówno. No, traf go! Pięknie. Więc muszę uważać z tym padem, z tym kablem, bo już coraz częściej mi się to zdarza. Zdarza mi się to, że on się rozłącza. Najgorsze to, że zawsze pad mi się rozłączy w takim momencie, kiedy mam jakiś ciekawy wątek i mi właśnie się on wtedy urywa i zapominam to, o czym chciałem wam powiedzieć. Zazwyczaj to było coś albo ciekawego, albo istotnego i ważnego. No ale trudno, tak to już bywa. Dobra, podnieśmy sobie ten skarb i zobaczymy, czy tutaj będą te ślimoki. Tak, chyba widzę te ślimoka, widzę jednego, ale to nie jest do końca jeszcze to. Nie, to nie są ślimoki, tylko to są pijowki. Pijawki jakieś takie dziwne, dobra. Dajmy im spokój. Tam widzę bonfire'a i widzę kolejne insekty i kolejny skarb. Okej, to mnie interesuje. Skarby są zawsze fajne. Skarby są zawsze modne i warto je sobie zebrać, ale... A, to był chyba nawet taki jakiś dosyć fajny. Zobaczmy. Piromancja, trująca mgła, jakiś ekwipunek. To jednak nie było nic takiego za bardzo istotnego. Zabijmy tego, oto. Insekta, pięknie. I to chyba trzeba było jeszcze troszeczkę tam dalej pójść, w tamtym kierunku i za chwilę dojdziemy do tej zatoczki malutkiej, bagiennej i tam będziemy mieli już przejście do Ash Lake. I tam będzie pełno tych ślimaków, także na pewno. To za tym już chyba jest, prawda? Nie. To za tą następną skałką i za tym gruzem już tutaj... Za chwilę to będzie, spokojnie. O, tam widzę skarby, to chyba tam już jest. A nie, to tutaj jest. Trzeba by na pewno? Wiecie co, uleczę się, bo oni potrafią... Znaczy one, te pijawki, potrafią coś zrobić poważnego. Nie, tutaj jeszcze nie ma, czyli jeszcze trochę dalej. Dobra, nie ma sprawy, pójdziemy sobie dalej, nie ma problemu. Tam widzę jakiś korzeń. Czy możemy sobie wejść na górę? Tam będę musiał wejść i sprawdzić, ale tu mamy jakiś korzeń. I to jest chyba... Zaraz zobaczymy, już mi trucizna na nowo idzie. No, to jest ten korzeń, idealnie. Dokładnie. Bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. W takim razie użyjmy sobie to na toksika. Czy one tutaj wejdą? Nie powinny, ale zobaczmy. A jednak wejdą. Dobra, zabiję je. Dziwny przeciwnik, naprawdę. Dziwnie się z tym walczy, nawet nie wiadomo, gdzie to ma przytyk, gdzie tył. Dobra, dajmy mi spokój i lecimy sobie w takim razie do Ash Lake. I tam w Ash Lake w ogóle, nie wiem, czy już to mówiłem, mamy... minibossa, jakim jest czarna hydra. Tarcza z desek. I tak, ktoś może pomyśleć, że tu już nic nie ma i się cofnąć. To jest błąd. Wystarczy to zaatakować. Halo? No, tutaj. Już zwątpiłem przez chwilę. Tak chciałem wypaść, wiecie, że coś wiem, a by się okazało, że nic nie wiem. No i tu mamy kolejną ścianę. To nie jest również mimik, więc sobie podnieśmy. Bliźniacze człowieczeństwo, bardzo dobrze. Lecimy sobie dalej w takim razie i już za chwilę powinniśmy mieć chyba bonfire'a i wielka pustka. Dobra, nie najgorzej przetłumaczyli. The Great Hollow, wielka pustka, nawet dobrze. Może być. Jedyne, co mnie martwi w tej całej lokacji, jest to, że tutaj znajdują się te żaby. Te ropuchy okropne, które... Te bazyliszki, o, ktoś napisał, że to są bazyliszki kiedyś, przypomniało mi się. One potrafią mnie zatruć, wiecie, tą... klątwą. Jak mnie zabiją tym swoim atakiem, to jestem przeklęty i nie mogę używać humanity i ogólnie nie jest zbyt przyjemnie. Dlatego trzeba strasznie uważać w walce z tymi paskudami.
Ale dobra, na razie schodzimy na dół i właśnie po takich krętych korzeniach będziemy cały czas musieli schodzić. Całą tą lokację właśnie w taki sposób musimy przejść. I to mnie zawsze denerwuje, bo to wygląda jak ukryta ściana, ale to nie jest ukryta ściana. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Kamera potrafi wariować, także jakiś korzeń może nas zatrzymać i spaść możemy. Naprawdę nieprzyjemnie. O, mamy tego... Tam jaszczurkę, super, fajnie, że nie trafimy w niego. Czy tędy możemy sobie zejść? Możemy, aby na pewno? Tak, na pewno. Dobra, spokojnie. Wiecie, to ja wolę uważać. Tam mamy kolejną jaszczurkę, dam już jej spokój, co? Nawet jej nie namierzę, dokładnie. Więc sobie zejdźmy na dół. O, tu mamy już pierwszą z tych ropuch. Będą już ropuchy, wiem, że to może coś innego być, ale dobra, co mi tam. I na nie naprawdę nie mam zamiaru, znaczy... nie mam zamiaru na nich oszczędzać w ogóle... czarów, dlatego że... Dobra, w takiej sytuacji zaryzykuję, to nie będzie mądre. O nie, teraz nie zaskoczę. Zobaczcie, jak to szybko ten pasek idzie, nie? Że jest taki mały, to jeszcze tak szybko zapierdziela nam. No, prawie już by wypuściła. Na nich nie mam zamiaru w ogóle oszczędzać magii, dlatego że... No kurde, no to wygląda jak ukryte ściana, ale tutaj widać, jak tekstury są na siebie nałożone, takie zlepione są w dwie części. Nieważne. Dlatego że to jest taki typ... Ja się zlękłem. Przeciwników, na których trzeba niesamowicie uważać i na nich nie ma oszczędności. Bo na nich oszczędność jest przeważnie równoznaczna ze śmiercią. Teraz miałem więcej szczęścia niż rozumu. Jak ja to kocham w tej lokacji. No i oczywiście moje szczęście ubóstwiam, które czasami nawet może się do mnie uśmiechnąć. Ale rzadko. Dobra, chodźmy na dół, chodźmy na dół, chodźmy na dół. I tutaj za chwilę będziemy mieli kolejny korzeń, na który mamy zeskoczyć. Jeśli się nie mylę, czy aby na pewno, zobaczmy. Nie jestem pewny, czy tutaj mam iść. Tak, mamy tam zeskoczyć, dobra. Nienawidzę takich momentów, kiedy musimy po tych korzeniach skakać. To jest strasznie niebezpieczne, ale tym razem się udało. Okej, teraz sobie zeskoczymy tutaj. Będzie szybciej. Skarb, przy okazji grudka niebieskiego tytanu. No to wszystko możemy u tego węża sfarmić. Okej, uleczmy się może, bo mało życia mam. Jeśli będę mówić za mało w tej lokacji, znaczy na razie, na tym etapie, bo później ta lokacja się troszeczkę zmieni, to przepraszam was bardzo, ale... chyba stąd nie wyjdę, prawda? Dobra, na szczęście. To przepraszam was bardzo, ale się skupiam strasznie tutaj i nie chcę zginąć, aby nie chodzić tutaj miliard razy i się męczyć. A z tego co wiem, to będzie to całkiem możliwe w moim wykonaniu, że będę tutaj łazić nie wiadomo ile. Dobra, tutaj sobie zeskoczmy. Okej, chyba dobrze. Na razie idzie całkiem nieźle, całkiem nieźle. Tutaj na dole będziemy mieli takie niezłe gniazdko tych ropuch ohydnych. Jasne! Cholera, było blisko. Dobra, zabijmy sobie tą ropuchę. Nie ma uników. Teraz czas na ciebie. Nie, ja nie będę podchodzić, ty podejdź pierwsza. Obejdziemy sobie to, żeby mnie później, wiecie, na przykład nie zaskoczyły jakoś. Fajnie, przepaść, tak? No, bym zginął na 1000000%, jakbym tam zeskoczył. Ale chyba jest dobrze. Możemy sobie zjechać w takim razie na dół, tylko spokojnie, trzeba najpierw znaleźć ścieżkę do tej... i tą drogę do tej drabiny. Czy tędy przejdę? Nie ma problemu. Po takich korzeniach, kurde, chodzę, które są półmetrowe, a tam przez jakieś 10 cm nie dam rady przejść. Nieważne, dobra, zjeżdżamy na dół. I tutaj będzie chyba ich znowu kilka. No, z zaskoczenia mnie atakują. Nie, 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 klątwa! Curse! Chyba tak się mówiło. Zgiń! I jeszcze... Jeszcze ty zgiń. No, fajnie, uciekła mi. Co za skubany przeciwnik. O co z niego wypadło? Oko śmierci. Bardzo fajnie. To jest do Covenantu Nito, jeśli się nie mylę. Do tego przymierza. Możemy mu ofiarować tam, zwiększając swoją rangę, dostając jakieś tam przywileje. No ja pierdzielę. Nie przyjdzie tutaj, prawda? No, zbyt głupie stworzenie to jest. No, chociaż ja też tutaj nie grzeszę inteligencją w tym przypadku. Że podchodzę do niego, ale dobra. Jezu, to jeszcze żyje. A coś z tego wypadło, nawet taki skarb, oko śmierci. Czyli tylko z nich to wypada. Okej, spoko, nie ma problemu. Zejdźmy sobie na dół. Ja w ogóle nigdy w Dark Souls ani razu klątwy nie miałem, ale swoją wiedzę opieram o Dark Souls Wiki oraz, przepraszam, oraz o filmiki właśnie z internetu, gdzie na przykład jakiś koleś tam prezentował, jak wygląda klątwa. Wiecie, miał klątwę, pokazywał jak to...
tam na przykład wygląda, jakie to ma skutki i prosił o pomoc, jak to zdjąć na przykład. To było niedawno po premierze. Jak widziałem to jajko na głowie, jak koleżowi wyrosło, to w ogóle się zdziwiłem. Ale dobra, co możemy robić w tym momencie? W tym momencie mamy grzybki, które same się przewracają. To są tylko pozory. Nie są one jakieś silne, naprawdę, nie są silne. Ale za chwilę ich rodzice nas zaatakują. Z rodzicami tych grzybków się nie zadziera, bo to są gangsta grzybki. Za chwilę zresztą je zobaczycie. Jezu! Jezu! Ale mam déjà vu w tej krainie. Wow, ale poleciał nieźle. Dobra, wiecie co? Może dla bezpieczeństwa ustawię sobie już mroczny koral, bo spróbuję jednego z tych rodziców gangsta grzybka jednego upolować. Chodź tutaj grzybku. Dwa nawet idą. Po 400, tak? Tak, po 900. Im bliżej, tym większe obrażenia. Okej, okay, warto wiedzieć. 1235, pięknie. I kolejne gangsta grzybki idą. 1700, wow! Dobra, zgincie. I wy również. Tam jest kolejny wielki grzybor. Pościg niech będzie. 1200, nie no to... Przepraszam, ale ta magia jest za dobra! Dobra, może jednak nie, bo on też jest potężny. Zgiń, 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 zgiń. A ja się uleczę spokojnie, a ty zginiesz już. No. Byłem taki pewny siebie, ale bym się zdziwił, jeśli bym mnie jednak trafił i bym przeżył jakimś dziwnym cudem. Zakrwawiony. Spadajcie tam, to będzie taki wasz grób. nieważne. Jezu, nie mogę stąd wyjść. Ciekawe, co jakbym tam wpadł do tego ich grobu. Przez stąd bym nie wyszedł w żaden sposób. Nieważne. Może jakoś bym wypadł. Dobra, muszę uważać na kabel, bo mi się zaraz odłączy. Lecimy sobie teraz już tutaj. Co my tutaj mamy? Czyżby już Ash Lake? Czy ja dobrze pamiętam? Chyba tak. Chyba, że będzie Ash Lake. Sprawdźmy, czy aby na pewno... Czy już mamy Ash Lake? Tak. Popielne jezioro. O Jezu, telefon do mnie dzwoni. Okej, jesteśmy już z powrotem. Niestety miałem telefon włączony. Ktoś do mnie dzwonił. Mimo, że wibracje, ale musiałem odebrać. No ale tak jak już mówiłem, jesteśmy już teraz w tym popielnym jeziorze. W Ash Lake. Mamy tutaj ukrytych sporo smoczych łusek. Ogólnie cała ta wyprawa jest warta uwagi. Cała ta kraina. Warto ją naprawdę zwiedzić sobie, udać się tutaj, bo tutaj jest masa tych smoczych łusek. Jeśli ktoś używa broni jakiejś smoczej, to naprawdę polecam osobiście udanie się tutaj. Droga nie jest jakaś długa może. Troszeczkę trudna może być przez te grzybki i te korzenie. Łatwo spaść i zginąć. Oczywiście można też się klątwy nabawić. Ale naprawdę warto tutaj się udać. Bo opłaca się to, sporo tutaj tych łusek znajdziecie, nie wiem ile dokładnie, ale nieważne. Pójdziemy sobie teraz na walkę z tą oto czarną hydrą, która już nas atakuje i strasznie blisko lądu już jest. To jest dosyć dziwne zjawisko, żeby aż tak blisko podpłynęła. Unik! Pięknie. Nie, nie pięknie, spadłem do tej otchłani mrocznej, kurde! Ta woda jest przerażająca, czemu ja nie umarłem? No, wreszcie. Okej, okay. Kolejna śmierć, bardzo fajnie. Ale na szczęście chyba ten bonfire mi się zali... Jest, dobra, zaliczył się bonfire. Użyjmy sobie w takim razie tak, pościg, 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 pościg. I magię, mroczny koral. I pójdziemy sobie teraz na tą hydrę, ją zraszujemy i ją zabijemy. Fajnie ta kraina wygląda, taki klimat ma. Wiesz, ten soundtrack, tę muzykę, po prostu epicka kraina, strasznie mi się ona podoba. Jedna z moich ulubionych lokacji. Dużo przestrzeni, mało przeciwników. Naprawdę bardzo rzadkie zjawisko, jeśli chodzi o Dark Souls. Także mamy tego minibossa. Tutaj, zobaczcie, mimo że właśnie tu jest czarna ta woda, więc łatwo zauważyć, gdzie jest linia brzegu. Tutaj jest naprawdę ona bardzo blisko, więc radzę wam uważać. I to strasznie. Już po 800 ileś, wow. Ale za bardzo się nie popisałem w tym momencie. Powinienem poczekać, aż to walnie w ziemię i wtedy dopiero zaatakować z tego koralu, dobra. No, uderzcie mnie. Tam jest skarb, już go namierzyłem. Zapewne smocza łuska, znając tą lokację. No. Pięknie, 1000 ileś. I już pokonaliśmy hydrę, mimo że nie odcięliśmy wszystkich jeszcze głów chyba. Bardzo fajnie, przyjemnie. Smocza łuska, aż dwie. 10 tysięcy dusz, to jest taki malutki dodatek. To jest malutki dodatek, te dusze.
bo się liczy sam fakt posiadania tych smoczych łusek, no i oczywiście satysfakcja z pokonania tego przeciwnika, bo to wcale takie proste nie jest. No, dobra, smocza łuska, kolejne. I tam mamy namierzone już kolejna, z prawej strony chyba jeszcze jedna jest smocza łuska. A tutaj także można, no, może to nie jest najlepsza farma, najlepsze miejsce do farmienia migoczącego tytanitu, ale warto powiedzieć, że można tutaj pofarmić sobie troszeczkę. Modfire nie jest to aż tak daleko, tam za chwilę będziemy mieli małże, z których, jak już pewnie wiecie, wypada właśnie tytanit migoczący. Lepsza farma według mnie jest przed samym setem, przed tym bossem, tym smokiem, pamiętacie na pewno tego kryształowego. No Jezu, dobra, weźmy sobie przez ten korzeń, bo to jest kolejny skarb, pewnie smocza łuska, dokładnie wiedziałem. Naprawdę można się tutaj ładnie, ładnie nachapać tych łusek, że tak powiem. Bardzo się opłaca ta wyprawa, mimo że mi, szczerze mówiąc, nie są one jakoś tak specjalnie do szczęścia potrzebne i do ulepszeń, ale warto sobie tutaj pójść. Ja tutaj idę, żeby wam głównie to pokazać. Mamy śpiące te małże. Tabla chyba nas akurat nie zaatakowała, jakbyśmy tamtędy sobie daleko przychodzili, ale co mi tam. I jak? 630, 790, Jezu, przeżyła to. Ale ledwo, dobra, dobijmy ją sobie. I tak, to są czaszki te w środku, to nie są perły, ale już o tym mówiłem. Migoczący tytanit, bardzo fajnie. Warto podejść do samego środka, bo czasami nie widać tego. To się lubi kamuflować ten tytanit. Nieprzyjemnie. Ładnie, no i dobiłem ją, pięknie. Zaraz tutaj będziemy mieli także tego smoka, o którym wam mówiłem, do którego przymierza możemy sobie dołączyć. I czy ja chcę to robić? Ja jestem leśnym łowcą. Nie, nie chcę przyłączyć się do jego przymierza, ale odetnę mu ogon i zaprezentuję wam jego statystyki, jak on wygląda, jak w ogóle go odciąć. I to, że można do tego covenantu, czy do tego przymierza dołączyć. No i gdzie on się znajduje. Jezu, on prawie spadł tutaj z tej przypaści. Smocza łuska, fajnie. Znaczy prawie na dno zleciał ten gościu. Właśnie, mój covenant, moje przymierze to leśny łowca, to mi się przyda właśnie do PvP, które chcę wykonać już w przyszłym chyba odcinku lub za dwa odcinki. Zobaczymy jeszcze spokojnie, jak to będzie. W takim razie tutaj teraz będzie troszeczkę dystansu do przemierzenia. Już za chwilę, może za chwilę, no za chwilę naszym oczom dopiero ukaże się ta oto taka kręta ścieżka. A tutaj na prawo, na lewo, sorry, na lewo i na prawo, Jezu, pomyliłem kierunki. Tutaj mamy tak kilka tych ropuch i jakiś skarb z tego co... Jezus Maria! Tu ja ostatnio zginąłem! Tu jaki crazy kamera switch! O mój Boże. Dobra. Tutaj chyba ostatnio zginąłem z tego co pamiętam, przez kamerę właśnie. No pamiętam to miejsce, zginąłem przez kamerę tutaj. Jezu, jakie to jest szalone miejsce. Tu mamy sporo tych ropuch, gangsta grzybek i jakieś skarby. Spoko, pozbieramy sobie tutaj, więc zajmijmy się najpierw ropuchami. Bo ich właśnie nie lubimy najbardziej przecież. O Jezu, jak to wariuje. Jezu. Byłem tak daleko, a mimo to mogłem złapać klątwę. Na szczęście one się dosyć długo zbierają do tego ataku, więc mamy chwilę na reakcję, ale wiecie, nie jest to coś przyjemnego. O, fajnie, że już idziesz do mnie, to ja cię zabiję sobie stąd. To może jednak się nie zabije? Nie, no spokojnie, zabijecie. Nie bój się. O Jezu, za dużo razem. Nieważne. Jak tam teraz, kurde, dostać się? Tam chyba, no właśnie, tam możemy jakoś przejść, więc tutaj będzie jakieś przejście zapewne. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie eksplorowaliśmy tej oto jaskini, dlatego że wolałem sobie dać spokój z tym grzybkiem, jeśli dobrze pamiętam, albo to przebiegłem, bo na pewno z nim nie walczyłem. Dobra, ostrożnie, 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 tym bardziej nawet nie wiem, po czym teraz idę. Okej. Wow, tutaj jesteśmy. Jezu, tutaj bym spadł. Okej. To chodźmy tędy w takim razie. I tutaj będzie ta kręta ścieżka. Nie pamiętam, jak ten skarb zdobyć, szczerze mówiąc. Na pewno jakoś można przejść po tych grzybach. Nieważne. Nie musicie mi nawet o tym pisać, mnie to za bardzo nie interesuje. Tam pewnie jakieś humanity albo smocza łuska była. Dobra, kolejna w takim razie małża. Zabijemy ją sobie, ale się tutaj okopało. Mam bunkier taki niezły. Ładnie się tutaj urządziłaś. Ale i tak cię zabiję. To będzie twój grób teraz, wystarczyłoby cię zasypać tylko. Nie mam migoczącego tytanitu, więc była dosyć biedna. No i już na końcu tej ścieżki, tej krętej, będziemy mieli tego smoka, do którego przymierzam, będziemy mogli sobie dołączyć. W ogóle możemy nawet po tym biec, tylko musimy uważać na tą oto linię. Tutaj jest ona dosyć blisko, chyba. Dobra, już za chwilę dojdziemy. O Jezu, ale mnie gardło boli. Już za długo chyba nagrywam, moje gardło nie jest przyzwyczajone do gadania przez 3 godziny, przecież ja już czwarty odcinek pod rząd nagrywam, czy tam trzeci, coś takiego.
Nieważne, ale muszę przyznać, że rekord. Rekord teraz na razie leci. I postaram się całe to Dark Souls właśnie na tym posiedzeniu nagrać. Na tym jednym. No niesamowicie. Dobra, naszym oczom już się ukazuje smok. Zobaczcie, za chwilę będzie epickie jego rozwarcie, że tak powiem. Zobaczcie zresztą, co się stanie. To bardzo fajnie wygląda. Naprawdę ostatnio to nawet w intrze zastosowałem. Mamy bonfire'a, przyjemnie, usiądźmy sobie. I teraz tak, podejdziemy sobie do niego od tyłu. Niewiele osób, szczerze mówiąc, o tym wie. A to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, że możemy go sobie tutaj zaatakować. Ten oto owłosiony ogon smoczy. I otrzymamy jego miecz, czyli smoczy wielki miecz. I nawet możemy wejść do jego przymierza, mimo to, że odcięliśmy mu przed chwilą ogon. On ma to w dupie, szczerze mówiąc. Ale co, po co mi ten ogon? I tak tutaj siedzę, jestem wrośnięty w to drzewo, więc nie ma problemu. Mamy ogon, zaprezentuję... ogon. Mamy miecz. To on ma 390 ataku, tak wygląda jego oto obrażenia. Naprawdę bardzo potężne, fajne. I ja na pewno nie będę z niego korzystać, bo nie mam takich statystyk wysokich. No i oczywiście jestem magiem, więc mnie to też za bardzo nie interesuje, szczerze mówiąc. Dobra, skonsumuję sobie teraz wszystkie dusze i cofniemy się do Firelink Shrine, bo to już by było na tyle z tej lokacji. 8000, super. Użyję tą pojedynczą, resztę sobie tutaj dam pod menu szybkiego wyboru. Nie chcę podwójnych i nie chcę tego na truciznę B9. Ustawmy sobie w takim razie to i te, co mam 4 jeszcze. U góry, u góry, u góry, u góry. Dobra, te co mam 4 i jeszcze te dwie niech będą tutaj. I sobie skonsumuję te wszystkie dusze i myślę, że mi chyba uzbierają się na ulepszenie, znaczy na inwestycje w jeden poziom przynajmniej. Dobra. Około 53 tysięcy potrzebuję, więc nie ma sprawy. Zaraz zobaczymy zresztą ile, nie pamiętam dokładnie, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze 4 dusze łącznie nam chyba zostały. Tak mi się wydaje, zobaczmy, jeszcze jedna i te dwie. Super, te będą mi dawały chyba po 2000? Po 3, nie jest źle. Dobra. Tak więc mamy ponad, grubo ponad 60 tysięcy, no 62 prawie tysiące. Damy sobie tym razem najchętniej bym dał witalność, tak sobie damy, tak, 93 poziom, ładnie. Damy witalność, a czemu nie, mogę dać, więc dam. Dobra, przenieśmy się w takim razie do kaplicy Firelink. I wiecie co, szczerze mówiąc, w tym momencie oficjalnie mogę wam zakomunikować, że przeszliśmy już z tego, co mi się wydaje, w 100% wszystkie lokacje. No dobra, może nie w 100%, bo wszystkiego nie zwiedziliśmy, ale większość na pewno. Większość lokacji wam pokazałem, w większości, tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję. Tak więc następny odcinek to będzie PvP, możecie się tego spodziewać już niedługo. Mi się już język plącze, zrobię sobie przerwę i nagram to PvP, a następnie ostatni odcinek z Dark Souls. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o pozytywną ocenę, bo to naprawdę pomaga, o komentarz. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejny odcinek. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!